Jesteśmy na festiwalu Nowe Horyzonty, a jeden z najciekawszych Nowych Horyzontów przywiózł tutaj do Wrocławia pan Ksawery Żuławski, którego Mowa Ptaków miała wczoraj światową premierę. Pan reżyser jest z nami, chociaż kazał przejść na ty. Ksawery, mamy tutaj taki film Długa podróż dnia ku nocy. Jakby spojrzeć na Mowę Ptaków w trochę innej perspektywie, to jest długa podróż Ksawerego Żuławskiego w stronę Andrzeja Żuławskiego. Znalazłeś swojego ojca? Jeśli tak, to co ci właściwie zostawił? Wow. No pytanie, rzeczywiście ostrzegałeś, że pytania będą natury filozoficznej, ale cały film jest też trochę taki. Wiesz, odpowiem na to trochę wymijająco, na takiej zasadzie, że chyba musimy się spotkać za parę lat, żebym ci mógł jakoś odpowiedzieć, co ten film tak naprawdę zrobił w moim życiu, dokąd mnie zaprowadził i co tak naprawdę wyniknęło z tego, jeśli chodzi o moją, tak jak to nazwałeś, podróż do ojca. Mógłbym też to trochę odwrócić, że to też jest podróż ojca do syna, ponieważ to on wręczył mi ten scenariusz. Ja nie kopałem w jego szufladach w poszukiwaniu tekstu, który mógłbym zrealizować, tylko to on nadał temu wszystkiemu obrót. Kilka tygodni przed śmiercią, po prostu dając mi, tu podkreślam po prostu, i jest taki tekst w filmie, żeby było po prostu, musi wydarzyć się cud, więc jakby tutaj też w tym super prostym geście, bez żadnych, prawda, mów i przedmów, po prostu podsunął mi tekst pod nos i powiedział, przeczytaj go sobie i zrób z nim co chcesz. Też mi to dawało dużo wolności, prawda, w ogóle w stosunku do tego tekstu, a sprawa się zaczęła toczyć tak naprawdę od momentu, kiedy Marcin Wierzchosławski 3 miesiące po śmierci ojca zadzwonił do mnie. Czyli producent. Tak. Czyli producent zadzwonił do mnie i powiedział, że ma taki tekst Mowa Ptaków. I ja mówię, no ciekawe, ojciec mi właśnie ten tekst zostawił. On mówi, no bo ja właśnie w tej sprawie, czy ty byś nie chciał tego wyreżyserować? Więc jak to mówią w naszej rodzinie, kluczem do wolności jest słowo nie, więc powiedziałem nie. No ale on mówi, no dobra, ale czytałeś to w ogóle, czy coś? Ja mówię, no nie, nie czytałem, słuchaj, on mi to dał, ja to wrzuciłem na tylnie siedzenie samochodu i w ogóle szczerze powiedziawszy, teraz mi o tym przypomniałeś, tak? Ja mówię, to może przeczytaj. Mówię, no dobra, to ja to przeczytam. No i no z jednej strony ta myśl, że Marcin proponuje, żebym wyreżyserował film z tekstu mojego ojca, no była tak dojmująca dla mnie, że po prostu ten scenariusz mi się rozlewał przed oczami, tak? Ja w ogóle nie wiedziałem do końca, co czytam, ale jakoś bardzo silnie mi ustawiło myślenie ten tytuł. Mowa ptaków, czyli różne głosy, wielogłos, wolność, ptaki latają, artyści. No ale ty głównie z tej kakofonii dźwięków głos swojego ojca próbowałeś wyrobić, chociaż nie tylko. Nie tylko, tak? Właśnie tutaj chciałbym też przejść do drugiego pytania, bo zastanawiam się od zakończenia tego seansu na tym, że Ksawery Żuławski po raz kolejny pokazuje, że doskonale rozumie Polskę i Polaków, tylko zastanawiam się nad tym, czy Polska i Polacy rozumieją Ksawerego Żuławskiego. A jeśli go nie rozumieją, to dlaczego? To wynika z twojej bezkompromisowości, czy jak to jest? Słuchaj, odpowiem tak. No dziękuję, że uważasz, że masz takie poczucie, że Ksawery Żuławski doskonale rozumie Polaków. Ja nie mam do końca tego poczucia, bo sam jestem Polakiem i nie do końca się rozumiem. Próbuję się odnaleźć w tej rzeczywistości. Bezkompromisowość to jest pewnie hasło w ogóle dotyczące twórczości też mojego ojca. I tutaj, żeby ten film zrobić, no trzeba było postawić na to słowo i na poczucie odwagi, wolności. Tutaj muszę podkreślić udział Piotra Kielara, Jacka Borcucha i Janka Komasy we wstępnych pracach nad filmem, ponieważ miałem taki pomysł, żeby w ogóle zrobić ten film we wspólnocie reżyserskiej, ponieważ wydawał mi się tekst zbyt
trudny, jak na jednego człowieka, jak na mnie. I też myślę, że to było dość intuicyjne działanie ze względu na towarzyszący mi tremę i strach przed tym, co nagle miałem. A ty się denerwujesz już po tej wczorajszej premierze dalej? Bo jeszcze wczoraj na spotkaniu, po seansie mówiłeś, że ta trema była olbrzymia. Dalej się denerwujesz, jak to będzie? Bo jeszcze przed tobą kilka tych premier jest. Powiem ci tak, no na razie jestem uskrzydlony tym, że tak liczna widownia tutaj chce ten film oglądać. Czyli chodzi ci o odbiór po prostu filmu, tak, i tak, tego, że tak dużo zainteresowań. Jeszcze wrócę do tego, czy Ksawery Żuławski rozumie Polskę, a czy Polska rozumie Żuławskiego w ogóle. Myślę, że... A może właśnie o to chodzi, że nikt nigdy nie zrozumie ani twojego ojca, ani ciebie. Ja myślę, że to nie do końca jest tak. Myślę, że my gdzieś wiemy, o co chodzi i rozumiemy, tylko czasami nie chcemy. Tak? Myślę, że są w tej twórczości mojego ojca szczególnie no, filmy szalenie indywidualne, własne, idące własną drogą, opowiadające historie, które są po prostu z jednej miksem właśnie prawdy i nieprawdy, nadprawdziwości i fikcji. Tak? I myślę, że trzeba mieć otwarty umysł, trochę, że tak powiem, kultury też gdzieś tam wziętej z otaczającego nas świata i mieć w sobie choć krztynę tolerancji, tak? I chęci, żeby zetknąć się z czymś, czego się nie zna. No dobra, ale niektórzy tej tolerancji nie mają i chcą przypiąć twojemu filmowi pewną łatkę ideologiczną. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam, bo jak dla mnie ty w ogóle nie mówisz tutaj o polityczności, tylko pokazujesz człowieka w sensie dosłownym i w tym, w jakim on pejzażu tej współczesnej Polski żyje. Zabierasz nas na ulicę, zabierasz nas nawet na przejścia dla pieszych. A może się mylę, może Ksawery Żuławski chce tutaj jakiś swój polityczny głos przemycić? No, polityczny głos, ja też bym się przed tym bardzo mocno bronił, tak? Jeżeli ktoś powie, że to jest film anty-PiS, to ja mówię, ale gdzie tam jest coś takiego powiedziane? Czy w ogóle, gdzie tam pada takie słowo? Nie, to nie jest film anty-PiS, to jest film, jeśli w ogóle jest anty-PiS, czemuś, to jest przeciwko faszyzmowi i nacjonalizmowi, tak? Które są ideologiami, które zniewalają umysł i duszę. Tak? A ten film jest krzykiem wolności. Tak? A wolność na ogół nie jest bez pieniędzy. I ty mówisz też nie dla fałszu, tak? I zakłamania w ogóle, które w sferze publicznej dość często możemy dzisiaj spotkać, tylko gdzieś tam podskórnie czuję, że chciałeś też pokazać, jak wydobywa się dzisiaj w naszym kraju apoteozę strachu i taki lęk, który w każdym z nas drzemie i który może służyć jako dobre paliwo wyborcze. Myślisz, że ktoś chce ten lęk wydobyć z ludzi w dzisiejszym kraju naszym? Słuchaj, wydaje mi się, że stoimy przed ogromnym zadaniem jako społeczeństwo. I wydaje mi się, że zawracanie kijem, jak to się mówi, Wisły czy rzeki, dzisiaj jest najmniej odpowiednią drogą w ogóle dla społeczeństwa. To znaczy przeżywanie naszej tożsamości tylko poprzez historię po prostu jest błędem, ponieważ tworzy totalne konflikty, takie nieporozumienie kompletne, tak? A wydaje mi się, że stoimy dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek na krawędzi upadku w ogóle cywilizacyjnego wobec, mi się wydaje, że doszliśmy do krawędzi, tak? Systemu, w których żyjemy, tak? Że musi się zmienić ten kapitalizm, nazwijmy to jak na to patrzysz, to jesteś fatalistą, czy bardziej tu widzisz jakieś nuty nadziei? Znaczy ja mam absolutną nadzieję, że właśnie uda nam się wyzwolić z tego zaklętego kręgu historii naszej, mówię tutaj tylko o naszym społeczeństwie, tak,
które mieli, nieustannie mieli historię, a naprawdę, a mielimy historię, patrzymy wstecz, a stoimy na krawędzi upadku na przykład ekologicznego, tak? I za chwilę to będą totalne problemy i ta historia, to ja gwarantuję sobie i nam wszystkim, nikt nie będzie o tym pamiętał, w ogóle nie będzie to temat, bo temat będzie przeżyć, tak? Przeżyć. No i myślę, że im szybciej się z tego wydobędziemy, z tej bańki, w której się obecnie znaleźliśmy, która prawdopodobnie jest podgrzewana przez po prostu różne opcje polityczne, które chcą zbić kapitał tak zwany wyborczy, czyli odnoszą się do jakichś naszych właśnie emocji, szczególnie historycznych, tak, i histerycznych od razu, to się zaczyna, po prostu zwodzi na manowce, bo my dzisiaj w ogóle o tym już nie powinniśmy rozmawiać. My powinniśmy rozmawiać o tym, co zrobić na przykład z górnictwem, co zrobić z rzeszami ludzi, którzy stracą pracę, ponieważ ją stracą, ponieważ algorytmy, telefony i wszystko, co jest internetem, bo nie wiem, jak to się tak globalnie nazywa, no w każdym razie ten nasz dzisiejszy network cały powoduje, że coraz mniej ludzi będzie musiało pracować, tak? No, nie, no po co będzie, po co kasjerzy w sklepach? To niedługo, to już jest niepotrzebne, tak? Czekaj, mówię, że to ja filozoficzne pytania przyniosłem, a sam, ale nie, to wracaj tutaj na ziemię i jeszcze powiedz, jak się robi w Polsce filmy na własną rękę, tak? Bo ty zrobiłeś ten film na własną rękę, wiele tutaj rzeczy nie chciało zadziałać, wziąłeś do ekipy ludzi, ojca. Czy ciężko jest zrobić taki film? To jest bardziej Don Quixoteria, czy jakaś skuteczna walka? To zawsze będzie i każdy film, który jest powiedzmy indywidualny, a takie powstają i u nas, i za granicą, na całym świecie, każdy film, który jest indywidualny, nazwijmy to artystyczny, czyli inny od systemowych filmów, które często są bardzo dobrymi filmami też, żeby nie było. Na pewno film indywidualny, to znaczy przechodzący i że głównym decydentem tak naprawdę przy takim filmie jest reżyser, to jest bardzo trudne, żeby to przeprowadzić. Na szczęście myśmy się mieli tekst Andrzeja Żuławskiego i gdzieś przy rozmowach właśnie z Jackiem, Piotrkiem czy Jankiem o tym bardzo mocno mówiliśmy i był przy tym nasz producent, który też miał chęć zrobienia tego, że tu w tym filmie będzie decydował reżyser. I to jest dla produkcji, dla naszego świata, tego systemu realizacji filmów nieznośna idea. Także reżyser jest potrzebny, by wykonać ustaloną sprawę. Najlepiej zbadaną, najlepiej już przewidzianą, narysowaną. Tak? I jeszcze najlepiej, jeżeli podejmuje jakąś inną decyzję niż ta, która jest ustalona, żeby się skonsultował jednak ze wszystkimi, którzy włożyli pieniądze i tak dalej, bo chcą zwrotów. I to ja nie mówię, że to jest źle. Jest taki system, musimy sobie zdawać z tego sprawę. Tak? Film kosztuje i film ma zwrócić pieniądze. W przypadku filmu artystycznego skala ryzyka jest ogromna. Znaczy my też byliśmy w sytuacji jeszcze przed aferą tak zwaną gdyńską, w sytuacji, gdzie zdawaliśmy sobie sprawę, że z braku pieniędzy możemy dotrzeć do niewielkiej ilości widzów, tak? Że to będzie być, że mówiliśmy o sukcesie tego filmu, jeżeli wyjdziemy poza 10-30 tysięcy widzów, to już wow, ale to będzie świetna sprawa, jeśli tyle osób to zobaczy. Dzisiaj, kiedy strzeliła Gdynia, no to staliśmy się filmem zakazanym, powiedzmy, dziwnym, kontrowersyjnym i na ustach wszystkich, bo poleciało jakby w Polsce. Czyli historia u Żuławskich czasami lubi się powtarzać, tak? Z zakazanymi filmami, tak? No coś w tym jest. No to są filmy, po prostu to są filmy indywidualne, trudne, nie dla każdego i tu się nie ma co napinać, że każdy ten film musi lubić i musi mu się podobać, bo to ma energię po prostu pewną, własną, wsobną taką energię, która nie każdemu musi pasować, tak? Ale to jest film absolutnie wynikający z reżyserii.
Jasne, i dlatego chyba też producent Marcin Wierzchosławski nazwał cię wczoraj taranem, dobrze pamiętam? Czy Andrzej Jaroszewicz powiedział. Andrzej Jaroszewicz, tak? Ale w ogóle kogo taranuje Ksawery Żuławski? Nie wiem, no taranem w sensie takim, że no idziemy do przodu, tak? Że jak już powiedziało się A, no to trzeba powiedzieć B i trzeba to zrobić, tak? I trzeba, nie można wymiękać w takim momencie, trzeba być po prostu mega sfokusowanym, tutaj nikt nie przyjdzie z pomocą, tak? Tutaj trzeba się odnieść do własnego serca i umysłu i trochę... Znieść serce nad zło trochę, nie? No, tak? Trochę tak. I trzeba, jak to się przysłowiowo mówi, trochę zdjąć gacie, no, że po prostu trzeba tak z odwagą... Do, Ksawery, ty ostatni raz zdejmowałeś gacz 10 lat temu. Tak. Na wielkim ekranie, czy nie widzieliśmy, stawiały się różne diagnozy i teraz wracasz. Będziesz częściej wracał? Powiem ci tak, przez te ostatnie 10 lat próbowałem zrobić co najmniej dwa duże, fajne filmy fabularne. Nie dane mi było, zostałem usunięty z filmu na przykład Zły, według prozy Leopolda Tyrmanda. Inne filmy być może napisałem, które były zbyt crazy, szalone dla producentów. I tak przez ostatnie 10 lat orałem i próbowałem w normalnym rytmie realizować filmy fabularne. Nie było mi dane, nie udało się. No, czasem tak to wygląda. Więc z racji posiadania rodziny, dzieci i w ogóle też chęci pracy po prostu w swoim zawodzie. Na szczęście nie odrzucały mnie różne telewizje i mogłem zrealizować kilka projektów serialowych, z których jestem często bardzo dumny. Po prostu. Dobrze. Był z nami Ksawery Żuławski, któremu dziękujemy. Mowę ptaków będziecie mieli okazję oglądać bodajże 27 września, tak? W kinach wcześniej, o ile nic się nie wydarzy, będziecie też mogli go obejrzeć na festiwalu w Gdyni. I nie tylko. Sprawdzajcie swoje lokalne gazety i nie tylko gazety, bo film będzie zarówno w Zwierzyńcu, w Ińsku, w Gdyni dwa razy, zanim Gdynia będzie już ta oficjalna, to będzie dwa pokazy będą w Gdyni. I myślę, że po tym festiwalu, po Nowych Horyzontach pojawią się kolejne propozycje. Także myślę, że spotkamy się gdzieś w Polsce. To życzmy Polsce jak najwięcej Ksawerego Żuławskiego, no i Andrzeja Żuławskiego też. Ksawery, dziękuję. Dziękuję bardzo.